Cześć, mam na imię Karol, a ja mam na imię Bartek i witamy Was w salonie online Skody. Dzisiaj wyjątkowy dzień, bo świętujemy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Jest 22 kwietnia i już od 52 lat Dzień Ziemi przypomina nam o tym, że tylko razem, wspólnie możemy troszczyć się o naszą planetę. Podobnie jak Godzina dla Ziemi, czyli akcja, która miała miejsce plus minus miesiąc temu, bo 26 marca, kiedy wyłączaliśmy światła na całym świecie tylko po to, aby pokazać solidarnie, że tylko razem możemy się troszczyć o Ziemię. A z racji tego, że znajdujemy się w salonie online Skody, skorzystamy z tej sytuacji i przybliżymy Wam nieco świat samochodów elektrycznych. Jak wiadomo, marka Skoda może się pochwalić samochodem wyjątkowym, ponieważ ma w swojej ofercie w pełni elektrycznego SUV-a, jakim jest Skoda Enyaq iV. Dlatego zapraszamy Was serdecznie, będzie bardzo ciekawie, rozsiądźcie się wygodnie, bo nie tylko opowiemy Wam o historii samochodów elektrycznych, o akumulatorach, eksploatacji, czy o tym, jaki mają wpływ na środowisko, ale przede wszystkim będzie bardzo ciekawie, bo ciekawostek nie zabraknie. A zaczniemy od historii. A historia samochodów elektrycznych jest bardzo ciekawa, bo w 1893 roku powstał pierwszy samochód w 100% elektryczny. Jego zasięg to niesamowite 8 km, a prędkość maksymalna, z którą mógł się poruszać, to 6 km na godzinę. Niewiele później, bo w 1905 roku, powstała pierwsza Skoda. Pierwsza Skoda, która posiadała dwucylindrowy silnik o też zatrważającej mocy 6 koni mechanicznych i dopiero w 1917, dopiero albo już, powstała pierwsza hybryda. I to ciekawe, bo w 1917, czyli już ponad 100 lat temu, mieliśmy samochód, który łączył zalety silnika spalinowego i silnika elektrycznego. I co ważne, posiadał hamowanie rekuperacyjne. I teraz przenosimy się dopiero do 1996 roku, czyli zobaczcie, jak dużo lat później pojawił się dopiero pierwszy seryjnie produkowany samochód elektryczny. Jego zasięg wynosił 250 km i to jest całkiem niezły zasięg nawet jak na dzisiejsze standardy samochodów w pełni elektrycznych. No a teraz daty najważniejsze dla nas, czyli 2019 rok i premiera Skody Citygo e-iV, a więc pierwszego elektrycznego samochodu marki Skoda i pierwszej hybrydy typu plug-in, a więc Skody Superb iV. 2020 rok to premiera tego pięknego auta, które stoi za nami, a więc pierwszego w pełni elektrycznego SUV-a marki Skoda, Skody Enyaq iV. To też pierwszy samochód od podstaw projektowany jako samochód elektryczny. Ale to nie koniec emocji, bo w 2020 roku, a więc w tym roku, czekamy na kolejne kamienie milowe dla elektromobilności marki Skoda, gdyż czekamy na premierę Skody Enyaq Coupe iV i przede wszystkim Skody Enyaq Coupe RS iV. A więc w końcu samochód w pełni elektryczny zasłuży na ten emblemat RS na przednim grillu. Karol przybliżył nam nieco historię samochodów elektrycznych, ale warto opowiedzieć coś niecoś o samej konstrukcji samochodu elektrycznego. Nie od dziś wiadomo, że sercem samochodu elektrycznego jest jego akumulator trakcyjny. Tutaj warto wspomnieć, że akumulator tak naprawdę składa się z od kilkudziesięciu do nawet wielu tysięcy małych ogniw akumulatorowych, które swoim rozmiarem mogą przypominać baterie AA albo sporych rozmiarów kasetę VHS. No i właśnie w późniejszej części prezentacji zwrócimy też uwagę, że ta modułowa konstrukcja tego akumulatora trakcyjnego niesie za sobą również sporo korzyści. A jak to wygląda z kwestią bezpieczeństwa? Bo często pojawiają się takie pytania. No, akumulator może być niebezpieczny dla nas, dla kierowców. Jak najbardziej. No tutaj warto przypomnieć, że samochody elektryczne posiadają w swojej konstrukcji te same elementy, które będą dbały o bezpieczeństwo zarówno kierowcy, jak i pasażera znajdującego się we wnętrzu chociażby Skody Enyaq iV. No ale często użytkownicy zwracają uwagę, że najważniejsza jest ochrona tego akumulatora trakcyjnego. No i oczywiście przy konstrukcji samochodu elektrycznego priorytetem jest zabezpieczenie tego serca naszego samochodu. Tutaj warto powołać się na badanie, które w zeszłym roku, czyli w 2021, zostało przeprowadzone przez Polskie Stowarzyszenie
paliw alternatywnych, że samochody elektryczne są wręcz bezpieczniejszymi samochodami, aniżeli samochody z napędem konwencjonalnym. Ale zgodzisz się ze mną, Bartku, że mimo wszystko nadal cena samochodów w pełni elektrycznych jest dużo wyższa niż aut z konwencjonalnymi silnikami. Tyle, że trzeba pamiętać, że znowu tutaj mamy kwestię ewolucji w produkcji, kwestię tego, że każda fabryka już zaczyna ciąć koszty produkcji samochodów elektrycznych, co przekłada się na to, że te samochody elektryczne w pewnym momencie staną się bardzo podobne cenowo jak auto spalinowe. I przede wszystkim też trzeba zwrócić uwagę na to, że sam zakup samochodu elektrycznego to nie wszystko, bo jednak też musimy tutaj powiedzieć trochę więcej o samej eksploatacji takiego auta. No właśnie, bo myśląc o cenie, nie możemy myśleć o samochodzie tylko w momencie, kiedy go zakupujemy. Niezwykle istotne są lata eksploatacji tego samochodu. No i tutaj ze względu na stosunkowo prostą konstrukcję samochodu elektrycznego, jego eksploatacja może być zdecydowanie prostsza i zdecydowanie tańsza. Tutaj możemy wrócić do tej modułowej konstrukcji akumulatora trakcyjnego. Wiele osób obawia się, że jego serwis może być dla nas bardzo kosztowny. Ale właśnie dzięki tej modułowej konstrukcji, w sytuacji tego wymagającej, najczęściej zachodzi potrzeba wymiany tylko poszczególnych ogniw, a nie całego pakietu, który będzie stanowił całościowy akumulator trakcyjny. Zdecydowanie prostsze, zdecydowanie tańsze. No i tutaj wcześniej wspomniałeś o systemie rekuperacyjnym. To tutaj warto przypomnieć, że dzięki obecności systemu rekuperacyjnego system, elementy eksploatacyjne układu hamowania, takie jak chociażby klocki hamulcowe czy tarcze hamulcowe, mogą po prostu zużywać się wolniej w samochodach elektrycznych i dla nas, jako dla użytkowników, okaże się eksploatacja takiego samochodu również tańsza. Ja też myślę, że jak już jesteśmy przy temacie prostych rzeczy, to warto powiedzieć dwa słowa odnośnie samego ładowania samochodu elektrycznego, bo to znowu jest taki temat, który często jest poruszany, że ta infrastruktura jeszcze nie jest przystosowana do takiej ilości samochodów elektrycznych i że gdyby dopiero czekamy na wysyp tych ładowarek do samochodów elektrycznych. Prawda jest taka, że z każdym miesiącem te ładowarki powstają i każdy kraj Europy i nie tylko przygotowuje się na samochody elektryczne. No i pamiętajmy, że samochód elektryczny ma jedną przewagę nad samochodem spalinowym, a mianowicie możemy go ładować wszędzie, nawet w domu. Tak jak teraz, jak widzicie, nasza Skoda Enyaq iV jest podłączona kablem ładującym do zwykłego domowego gniazdka 230, czyli takiego samego gniazdka, które używa mikrofali, aby podgrzać nam jedzenie. A więc możemy podłączyć nasz samochód dosłownie wszędzie tam, gdzie tym samochodem zajedziemy. No i druga sprawa jest taka, że ilość tych publicznych ładowarek i w szczególności tych szybkich ładowarek, z racji tego, że pojawia się ich coraz więcej, też my mamy dużo łatwiejszy sposób na zlokalizowanie ich. A mianowicie Skoda daje nam tą aplikację Skoda Connect, dzięki której możemy sprawdzić nie tylko, czy na danej naszej trasie będzie właśnie ładowarka, ale też może sprawdzić, czy ta ładowarka jest wolna, czy aktualnie nikt z niej nie korzysta. To jest naprawdę bardzo przydatna rzecz. Tutaj przy okazji ładowania należałoby wspomnieć coś o zasięgu. No bo pewnie zastanawiacie się, ile w zasadzie aktualnie możemy przejechać na jednym ładowaniu naszym samochodem elektrycznym. Przykładowo samochód, który znajduje się za nami na jednym ładowaniu, pozwoli nam przejechać nawet przeszło 500 km. Co jak skonfrontujemy z powszechną opinią, że samochody elektryczne tak naprawdę nie pozwalają opuszczać nam centrum miasta ze względu na swój zasięg, jesteśmy w stanie od razu obalić. Dostępność ładowarek publicznych, o których powiedziałeś, również ułatwia nam planowanie podróży w dzisiejszych czasach samochodem elektrycznym. A dla osób, które obawiają się o żywotność akumulatora trakcyjnego, przypomnijmy tylko, że marka Skoda udziela 8-letniej gwarancji bądź do uzyskania 160 tysięcy przebiegu, zależnie od tego, co wystąpi pierwsze, że wydajność naszego akumulatora trakcyjnego nie spadnie poniżej 70%. Oczywiście w całym okresie objętym gwarancją wszelkie naprawy naszego akumulatora wysokonapięciowego są po stronie producenta. Ja się tak zastanawiam, czy
takie opinie, że ten zasięg jest za mały. Czasami nie ciągną się od XIX wieku, kiedy pierwszy elektryk mógł przejechać parę kilometrów, a następnie w tym 96 roku te 250 km zasięgu to już był naprawdę fajny wynik, ale teraz no, ponad 500 km to naprawdę w zupełności wystarczający zasięg na to, żeby wyskoczyć nad morze czy pojechać nawet na dłuższą trasę i po drodze sobie rozsądnie rozplanować postoje właśnie z ładowaniem samochodu. Ale też pamiętajmy o tym, że sam zasięg jest zależny też od nas, czyli od kierowców, no bo to jak jeździmy, jaki mamy styl jazdy, jak często hamujemy, jak często używamy pedału przyspieszenia, jak używamy na przykład ogrzewania w samochodzie, które też pobiera energię z akumulatora. Chociaż tutaj ciekawostka, jak podłączymy auto do ładowania, to też podczas ładowania już samochód się nagrzewa, aby właśnie wtedy nie tracić akumulatora na to, aby dogrzać samochód już podczas jazdy. I kolejna sprawa, są też takie czynniki, które wpływają na ten zasięg. Zresztą podobnie jak w samochodach z napędem konwencjonalnym, czyli takie warunki tak atmosferyczne, czyli takie rzeczy, można powiedzieć, niezależne od nas, niezależne od kierowcy. No bo to, czy jedziemy przy minusowej temperaturze, czy może jest duży wiatr, to wszystko wpływa na zasięg. Ale tutaj pojawia się to, co już zadebiutowało 100 lat temu, czyli właśnie wspomniana dzisiaj kilkakrotnie rekuperacja. Właśnie, przytaczaliśmy to hasło kilkukrotnie, więc warto byłoby przypomnieć, czym w zasadzie wspomniana rekuperacja jest. Rekuperacja to system, który pomoże nam odzyskiwać energię w trakcie hamowania. No i tutaj najpierw musielibyśmy wyobrazić sobie hamujący samochód spalinowy. W takim wypadku energia pod postacią ciepła, która jest wytwarzana przez cały układ hamowania, jest oddawana do atmosfery bezpowrotnie. W samochodach elektrycznych, które posiadają system rekuperacji, ta energia w trakcie hamowania jest zamieniana w energię elektryczną, gdzie silnik elektryczny naszego samochodu działa jak prądnica i z powrotem przekazuje tą odzyskaną energię do naszego akumulatora trakcyjnego. Co za tym idzie, jak sobie to zestawimy, umiejętne hamowanie rekuperacyjne, czyli umiejętne zarządzanie pedałem przyspieszenia i pedałem hamowania może maksymalizować nasz zasięg w trybie elektrycznym. No i tutaj możemy również przypomnieć, że natężeniem naszego hamowania rekuperacyjnego możemy sterować w sposób manualny za pomocą manetek umiejscowionych w naszym kole kierowniczym. Powiedzieliśmy o tym, jak samochód elektryczny wpływa na użytkownika, na kierowcę, też na innych uczestników ruchu, a może z racji tego, że jest dzisiaj Dzień Ziemi, 22 kwietnia, warto powiedzieć, jak ten samochód elektryczny wpływa też na środowisko, na naszą planetę. I tutaj bardzo ważną kwestią jest to, że samochód elektryczny jest lokalnie bezemisyjny. I co to oznacza? To oznacza, że samochód elektryczny, poruszając się w danym obszarze, nie emituje żadnych szkodliwych związków do atmosfery. Ale trzeba pamiętać, że do produkcji takiego samochodu jednak wykorzystuje się no, energię. Teraz jeśli ta energia pochodzi z zielonych źródeł energii, no to ogranicza to tą bezemisyjność samochodu elektrycznego, ale jeśli prąd pochodzi do produkcji pochodzi z kopalni węglowych, to jest w tym trochę gorzej, ale nadal jest to porównywalne z oszczędnym samochodem, z silnikiem konwencjonalnym. No i tutaj fajnie, że zaznaczyłeś, że wszystko zależy od tego, jakiej energii używamy na etapie produkcyjnym. Tutaj przypominamy, że marka Skoda robi wszystko, aby ten udział energii zielonej, czyli ze źródeł odnawialnych, był możliwie jak najwyższy przy produkcji samochodów elektrycznych, aby niwelować właśnie ten ślad węglowy. No i znowu musimy sobie podzielić użytkowanie samochodu na te dwa etapy, jeżeli patrzymy na ślad węglowy. Jedno to jest produkcja, drugie to jest eksploatacja. Tutaj już po kilku latach użytkowania naszego samochodu elektrycznego możemy sprawić, że samochód ten będzie bardziej obojętny dla środowiska, aniżeli samochód z napędem konwencjonalnym. No i oczywiście tym szybciej to się wydarzy, im więcej energii ze źródeł odnawialnych wykorzystujemy do ładowania naszego akumulatora trakcyjnego. Ważną kwestią jeszcze jest kwestia recyklingu akumulatorów wysokonapięciowych. Bo faktycznie jesteśmy w stanie odzyskać nawet, no tutaj te wartości są różne, to też się zmienia, ale jesteśmy w stanie odzyskać mnóstwo tych metali szlachetnych albo też te zużyte akumulatory, które wcześniej napędzały samochody elektryczne, mogą być wykorzystywane jako takie magazyny energii. I jest parę dużych miejsc w Europie, które wykorzystują właśnie tego typu zużyte
akumulatory, aby awaryjnie zasilać na przykład jakiś duży budynek. Opowiadamy tutaj o rekuperacji, o akumulatorach, o recyklingu, ale mówimy tutaj cały czas o samochodach, o motoryzacji, więc mam do Ciebie, Karolu, jedno bardzo ważne pytanie. Czy jazda samochodem elektrycznym może sprawiać przyjemność? No ja czekałem na to pytanie, bo tak, może sprawiać przyjemność i przede wszystkim my w salonie online Skody mamy gotową odpowiedź, a jest nią Skoda Enyaq 80X IV w wersji Sportline. Więc jak widzicie, samochód, który nie tylko genialnie wygląda, bo jeśli chodzi o stylistykę tego samochodu, o felgi, o to jak wnętrze zostało zaprojektowane, ten samochód po prostu zapiera dech w piersiach. Jest to auto, za którym zawsze się odwrócimy, widząc go jeżdżącego na ulicach, ale przede wszystkim sama stylistyka, sam wygląd jest najważniejszy, bo tutaj też imponuje osiąganie. No właśnie, mówimy tu o samochodzie, który może się pochwalić silnikiem o mocy 265 koni, który pozwoli rozpędzić nam tego muskularnego SUV-a od 0 do 100 km na godzinę w 6,9 sekundy. No i cały czas mówimy tu o samochodzie w pełni elektrycznym, czyli takim, we wnętrzu którego kabiny będzie panowała idealna harmonia, bo podróżowanie samochodem jak Skoda Enyaq IV jest wręcz bezszelestne. No i wisienką na torcie jest to, że ten egzemplarz ma napęd na 4 koła, a więc tutaj to też ciekawostka, mamy dodatkowy silnik elektryczny, który napędza przednią oś. No bo w standardzie Skody Enyaq IV napęd jest przekazywany za pośrednictwem tylnej osi. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej, zachęcamy do kontaktu z doradcami salonu online Skody. Przypomnę tylko, że jesteśmy do Waszej dyspozycji codziennie między godziną 10 a godziną 20. I na zakończenie chciałbym przytoczyć słowa sekretarza generalnego ONZ, który w 1971 roku powiedział, aby nadchodzące dni Ziemi były spokojne, dla naszego statku kosmicznego, jakim jest nasza planeta, która kręci się w mroźnej przestrzeni ze swoim ciepłym i wrażliwym ładunkiem natury. I tymi słowami chcielibyśmy podziękować, zaprosić Was do salonu online Skody i do zobaczenia. Do zobaczenia.